Dobry wieczór, halo, halo, witamy wszystkich serdecznie, moi drodzy, mamy godzinę 18.01 i zaczynamy już czwarty wywiad z serii Wywiad z Paladynem, moi drodzy, tym razem jest to jeden z najlepszych obecnie supportów w Polsce, czyli nie kto inny, tylko sam Debaku z Pompa Team. Halo, halo, Baku, jesteś tam? Jestem, witam wszystkich. Ja również cię witam serdecznie. Jak tam w ogóle mija ci sobota? A bardzo dobrze. Wstałem niedawno. Rozumiem. Typ śpiocha. A, tak. Typ do swojego Marka. Rozumiem. Słuchaj, wiesz co, na początek zadam ci moje wręcz ulubione pytanie. Gdzie twoja przygoda z Paladins ma swój taki początek? Jak się o niej dowiedziałeś, o tej grze i co cię do niej przekonało? O Paladins dowiedziałem się na Steamie. To była Open Beta. Prawdopodobnie to był początek września, się dobrze pamiętam. I już po pierwszym jakby razie, jak już zagrałem te parę meczy, już wiedziałem, że chcę zostać z tą grą na dłużej. No i w sumie jestem aż do teraz. Czaję. A powiedz mi tak, czy wchodząc do Paladins, zakładałeś od razu, że będziesz rozwijał się we sporcie? Czy może po prostu dopiero po jakimś tam czasie przekonała cię gra i uznałeś, że tutaj rozwiniesz skrzydła? Jeśli mam być szczery, to od razu byłem przekonany, że będę działał we sporcie. O proszę. Już od początku chciałem właśnie tutaj już być wysoko w tej grze. No niestety na początku było właśnie trudno, bo tam kilka drużyn już od pierwszych dni powstania tej gry już grało, ale jakoś się dało wybić. Rozumiem. A tutaj jeszcze kolejne pytanie. Tu mówi, jak pamiętam z naszej tutaj prywatnej rozmowy, wiem, że w 2013 roku grywałeś e-sportowo w LoL'a, również jako support. Co się stało, że nie pozostałeś przy tej grze? Tak, to było dokładnie w 2012 i 2013, te dwa lata. Tak naprawdę scena LoL'a wtedy, akurat w Polsce, była taka, że tylko chyba dwa teamki, znaczy dwie drużyny z Polski były jakieś takie bardziej poważne. Z tymi, z którymi ja grałem, no mieli bardzo duże umiejętności, lecz trochę ich nastawienie tam, nie przychodzili na treningi, nie siało im się. Spodobało, że po jakimś czasie już mi się po prostu to znudziło. I chciałem już zakończyć tej karierę w LoL-u, mimo że naprawdę bardzo fajna gra. A jak wyglądały twoje początki zarówno z turniejami, jak i drużynami Paladins? Możesz przybliżyć widzom swoją drogę do bycia zawodowym graczem? No, na początku grałem w polskiej drużynie Woodu. Później grałem w takich właśnie low-tierowych drużynach w Europie. Chciałem poznać tą scenę dokładniej. No i tak przez bardzo długi okres grałem w takich właśnie średnich drużynkach. I taka pierwsza, taka poważniejsza drużynka, taka mocniejsza można powiedzieć, to były Byki Sadzika, czyli Bulsi. No i teraz Blazing Husa, czyli aktualnie Pompa. Tak, właśnie, to do jeszcze właśnie tutaj, jak już jesteśmy na Pompa Team. Jesteście pierwszą stricte polską drużyną, która dołączyła do większej organizacji, jaką jest oczywiście Pompa Team. Jak to się stało, że połączyliście siły? Zadzwonił do was po prostu i sam powiedział: ej, chcemy was w naszej ekipie, to będzie to! Jak to A nie, było? Akurat to było tak, że taki pośrednik napisał do naszego kapitana Kamikera i zaproponował nam w sumie dwie oferty z dwóch organizacji, no właśnie była z nich Pompa. No i mieliśmy tak naprawdę kilka godzin na podjęcie decyzji, bo Hi-Rez wymagał różne sprawy organizacyjne, takie tam. No i akurat ostatnio, można powiedzieć, 3 godziny dogadaliśmy się na styk. No i tak to wyszło. Jesteście już akurat w teamie. A jeszcze tak względem Pompa Team, jak wygląda wsparcie ze strony właśnie tej organizacji dla was? Czy możesz nieco przybliżyć ten temat? Tak. Pompa wspiera nas tak naprawdę finansowo, gaming house'em oraz medialnie. To w sumie to chyba to, co najważniejsze aktualnie w sporcie. Z pewnością tutaj, żeby się rozwijać oczywiście. A właśnie tutaj jesteście jedną z dwóch drużyn, które zakwalifikowały się na LAN-a w Atlancie podczas trzeciej edycji Paladins Global Series. Tam z kolei powalczycie o dziką kartę uprawniającą do udziału w Mistrzostwach Świata. Ciężko było wywalczyć ten wyjazd? Jeśli mam być szczery, to nie. Tak naprawdę najbardziej baliśmy się tego, że przez to, że jesteśmy nową drużyną, nie będziemy na tyle zgrani,
żeby właśnie pokonać te drużyny, którzy są, grają kilka miesięcy, albo nawet dłużej. No ale jednak się udało. Tam pokonaliśmy w półfinale Straight Out of Casuals. No i w sumie nie było jakoś trudno, akurat przeanalizowaliśmy ich dokładnie, każdy praktycznie ruch znaliśmy. No i się udało. A jakie drużyny najbardziej się obawiasz właśnie na tym lanie, jak już tam będziecie i dlaczego? Tak naprawdę obawiam się najbardziej Navi. Z Creativesem? Tak, ponieważ możemy na nich trafić. No możemy na nich trafić po prostu. No tak, nawet w sumie barwy się zgrywają również tutaj. W każdym razie jeszcze chciałem cię właśnie zapytać, tutaj jak mówiłeś o zgraniu drużyny, długo muszeliście właśnie tutaj, żeby zgrać. Mówiłem właśnie, że baliście się, że nie będziecie zbytnio zgrani. A ile potrzebowaliście czasu, żeby po prostu... Bo rozumiem, teraz już czujecie się zgrani, prawda? Ile potrzebowaliście czasu, żeby po prostu tak już się zgrać? Jak to wygląda od kuchni u was? Ile potrzebowaliście tego czasu? Tak naprawdę jeszcze do końca nie jesteśmy zgrani. Poprawiliśmy bardzo mocno naszą komunikację, ale jeśli chodzi o taki typowy teamplay, to jeszcze to trochę nam brakuje. W sumie gramy tym składem 5 tygodni, więc jeszcze to jest mało czasu. Więc myślę, że jeszcze tak z miesiąc, dwa i będzie bardzo dobrze. Super, w takim razie bardzo się cieszę. A jeszcze tak względem drużyny. Jak teraz, jak tam wasze morale właśnie przed tymi zawodami? No morale jest w sumie nawet dobre. To jest taki w sumie pierwszy nasz... Czy trójka z nas to jest jakby pierwszy lanowy turniej i to w Ameryce. Bardzo, bardzo nas to cieszyło, jak wygraliśmy te. Czy no, zakwalifikowaliśmy się do Atlanty. A ile czasu poświęcacie na trening? Jak on wygląda u was? Różni się właśnie tutaj już mogliśmy parokrotnie pytać właśnie podczas tych tutaj wywiadów innych zawodników, jak mówili właśnie, opowiadali, jak wygląda ich trening. A jak u was to wygląda? No, u nas to wygląda tak, że 4 godziny dziennie scrimów, czyli gry z innymi teamami, plus indywidualny trening. Może to być po prostu gra casuali, rankedów, paladins, lub też dodatkowe, na przykład jakieś aim boostery, żeby poprawić swojego aima. Też właśnie gramy takie rzeczy. No i tak przez 5 dni w tygodniu, bo weekendy zazwyczaj mamy wolne. Rozumiem. W twojej drużynie grasz jako support. Co według ciebie potrzebuje osoba, która zdecyduje się na tą rolę? Na czym powinna się przede wszystkim skupiać, jeżeli już akurat obierze tą drogę? Powinna się skupić właśnie bardzo na szybkim podejmowaniu decyzji, bo tak naprawdę support musi mieć wielką wiedzę taktyczną. Musi wiedzieć, gdzie się ustawić w danym momencie, jak właśnie pomóc wszystkim w drużynie, tylko tam na przykład części. No chyba, że jest taka taktyka, że tylko tam i tam idę i tam mam robić, tak? No tak naprawdę, no trzeba przewidywać różne akcje, bo przeciwna drużyna, szczególnie flanki, czy takie tanki, na przykład jak Makoła, właśnie polują na takie supporty jak ja. No i trzeba umieć właśnie się ukrywać za nimi, przed nimi, no. A właśnie tutaj, jak już mówisz o trudności właśnie grania supportem, powiedz mi takie coś, bo jak zapewne dobrze wiesz, jak i również tutaj słuchacze również wiedzą, że w wielu sportowych tytułach zdarzają się osoby, które najzwyczajniej w świecie nie doceniają roli supporta podczas rozgrywek. Czy gdyby właśnie wśród widzów znalazła się taka osoba, jak byś się przekonał do grania postaciami wspierającymi? Ja dobrze ich rozumiem, ponieważ support to jest taka, można powiedzieć, nudna rola, bo niewiele jakichś tam... Nie robię jakichś wielkich playsów, jak rola D-Mage czy tam tank nawet. Jeśli miałbym zachęcić do grania supportem, to chyba jedyny sposób, żeby tak poczuć przyjemność grania supportem, to jest właśnie gra w drużynie. Wtedy czuć, że support jest mega przydatny, niż na przykład taki casualach czy rankedach. Ale żeby właśnie zagrać tak fajnie z supportem, potrzeba drużyny, więc trzeba szukać na rynku różnych ofert. Rozumiem, czyli tutaj z jednej strony mamy właśnie problem właśnie tych wyborów tutaj, jeżeli chodzi już tak można powiedzieć ten rynku, z drugiej strony właśnie też troszeczkę ciężko znaleźć jest taką akurat osobę właśnie, która zechce właśnie częściej grać jako support, prawda? No tak, właśnie na rynku najmniej jest supportów, z tego co widzę. Wszyscy wolą grać jednak tymi damage'ami.
bo sprawiają sobie najwięcej frajdy. Powiedz mi tak, akurat wiele osób, takie będzie może troszeczkę specyficzne pytanie, wiele osób uważa, że jesteś najlepszym polskim supportem. Jak to przyjmujesz do świadomości? Zgadzasz się z tym? A może widzisz innych takich pretendentów do tego tytułu? Sam mówisz właśnie, że nie ma ich zbyt dużo na rynku, więc kogo byś jeszcze takiego upatrywał tutaj? No oczywiście zgadzam się z tym, że jestem najlepszym polskim supportem. Okej. Okay. Jeśli chodzi o w Polsce, no to jedyny taki pretendent mógłby być Zadziorek. Zadziorek tutaj. 775. Jedyny trzyma poziom, jeśli chodzi o supporty w Polsce, oprócz mnie. No i to tyle w sumie na ten temat. Okej. Okay. Powiedz mi tutaj, jeżeli jest właśnie cały czas jesteśmy przy tym temacie właśnie healingu, supportu. Pogadaj mi troszeczkę o postaciach. Powiedz mi, czy ten buff dla Groka, który ostatnio został wprowadzony przez Hi-Rez, czy on jest przydatny podczas turnieju według ciebie? Czy warto go wybierać i dlaczego? Tak, warto. Szczególnie jeśli przeciwny team ma taką kompozycję, można powiedzieć, bez tarczy, czyli mają na przykład Inara, Torvalda, to prawy Groka fajnie się odbija. I robi dużą presję na przeciwnika, robi duży damage. Tak samo właśnie ten ulepszony totem, że ma więcej teraz życia, powoduje to, że jest twardszy punkt, więc Grok może na przykład z tankiem utrzymać fajnie punkt, przyjmować go i po prostu wygrać punkt. Nawet sam. Rozumiem. A czy chciałbyś, aby na przykład zakończyła się taka... Oczywiście, no wiemy, jest to taka charakterystyczna dominacja, mimo że teraz troszeczkę tam Jonas nieco odstaje od Damby. Ale powiedz mi tak, czy chciałbyś, aby zakończyła się taka dominacja tych dwóch supportów podczas pikowania? Że w jednej drużynie jest właśnie Damba, w drugiej Jonas. Kogo byś chciał użyć właśnie w kolejnej mecie, gdybyś tak po prostu... Chodzi akurat już o twoje prywatne preferencje w takiej konkretnej mecie, że must have pick, jeżeli chodzi o branie supportów. To tak naprawdę jeszcze takiego supporta nie ma. No czekam właśnie, aż tutaj firma Hi-Rez zmontuje nam kolejnego. Bo chciałbym jakiś mieć wybór jednak, bo ciągle właśnie Damba, Jenos. No to już trochę można się powiedzieć nudzi. A tak to przynajmniej mógł być większy maner do wyboru supportów. Tak, jeżeli jesteśmy właśnie jeszcze przy akurat pigach czempionów. Co myślisz o obecnej tier liście? Czy właśnie tutaj, jak wczoraj mieliśmy możliwość sprawdzenia tutaj dzięki Hi-Rezowi podczas Path Preview nadchodzących zmian, czy OB63 według ciebie wywróci do góry nogami tą metę? Nie, tak naprawdę praktycznie nic się nie zmieni. Trochę Terminus będzie ciut gorszy tak naprawdę i to w sumie tyle, bo no jeszcze ta nowa postać, tak? No to te nowe postaci to tak naprawdę... No nie podoba mi się, trochę właśnie przypomina mi takiego Wiktora i tyle. Może to ich nieślubna córka, kto wie. No właśnie. Ale wydaje, tak, wydaje się na modu. A gdyby tak właśnie jeszcze przyjrzeć się Vivien, gdzie byś ją widział w tej mecie właśnie? Jak ona już wejdzie, tam już minie troszeczkę czasu. Jak myślisz, z takimi umiejętnościami, jakie właśnie zostały już zaprezentowane, gdzie będziesz ją widział właśnie w tej mecie? Czy będzie jakiś może B+, A? Wydaje mi się, że B, może B+, przy dobrych wiatrach. A co to właśnie na to wpływa, że akurat B+, lub B? Ponieważ brak jej mobilności, nie ma właśnie ucieczki, jest bardziej, no to właśnie, to jest problem taki właśnie nawet taki Tyry, bo oni też właśnie nie ma ucieczki, dlatego nie jest grana. A w Paladins tak naprawdę mała mobilna postać jest, no, trochę słaba, że tak ujmę. Bo jednak ta gra właśnie wymaga takiej mobilności, dynamiki, a takie postacie jak Vivien to właśnie jej nie mają. A co byś doradził, tak teraz już troszeczkę zmienimy nieco temat, co byś doradził osobom, które chciałyby zacząć grać się sportowo? Gdzie powinni zacząć? Od czego? Tak naprawdę powinni zacząć od znalezienia teamu, nie tworzyć swojego pierwszego teamu, tylko właśnie zobaczyć, jak to jest u innych, najlepiej w Europie. Nastawiać się na to, że ludzie po prostu będą, jakby to powiedzieć, nie będą przychodzić na treningi, nie będzie chciało im się grać, przestaną grać teamowo, takie tam, tylko po prostu ciągle brnąć do celu, tak jak ja to robiłem, ciągle grałem. Nieważne, czy tam drużyna mi się rozpadała, czy jakieś zmiany, czy coś w tym stylu. No i aż osiągniesz tu jakąś pierwszą wielką wygraną.
rozumiem. A powiedz mi tak, a jeszcze tutaj względem właśnie kariery, powiedz mi, czy chcesz, żeby ta twoja kariera stała się częścią twojego życia, wiesz, to będzie taki dłuższy epizod, a może po prostu, wiesz, to będzie taka twoja chwilowa przygoda, chcesz sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądać po prostu? No mam nadzieję, że to będzie dłuższy epizod w moim życiu. Fajnie, jakby się stało takim częścią mojego życia. Powoli się staje. No słuchaj, ostatnie pytanie ode mnie i potem przechodzimy akurat do pytań widzów. Chyba myślę tutaj takie dobre będzie pytanie na zakończenie. Tylko tak, wiesz, po prostu musisz nam to powiedzieć. Nie może być, że odmówisz tego pytania. No, no dobrze, powiem. Powiedz mi tak, zbiłeś piątkę z Isamu? Jeszcze nie. A widziałeś się z nim? Albo rozmawiałeś? W grudniu się zobaczymy. O proszę, będzie ciekawie. Na bootcampie. Super. No nic, w takim razie to są wszystkie pytania ode mnie. Teraz przechodzimy do pytań widzów. Przypominamy, drodzy widzowie, że jeżeli chcecie właśnie zadać pytanie, musicie właśnie zrobić w ten sposób po prostu P w kwadratowym nawiasie, no i potem pytanie. I w ten sposób po prostu będziemy tutaj brali pod uwagę wasze pytania. Także, czy ktoś ma jakieś tutaj pytania do akurat Baku? Także czekamy jeszcze na pytania. O, tutaj Kaspro zarzucił pytaniem. Z kim ty i twoja drużyna chciałaby zagrać w pierwszym meczu na LANie? Ze Splice. Ze Splice? To jest amerykańska drużyna, tak. A czemu akurat oni? Ponieważ są w PPL-u i jeśli byśmy ich pokonali, to fajnie by to wyglądało. A tutaj Katrys się pyta, ulubiony healer? O, to jest bardzo ciężkie pytanie. Ale myślę, że Damba. Damba? A czemu akurat Damba? Nie wolisz Jenosa? Czyli Jenos też jest super, szczególnie jego ult. Bardzo, bardzo lubię trafiać się właśnie jego ultem przeciwników i zabijać ich od razu. Ale Damba według mnie jest ciekawszy, jest trudniejszy. I może więcej wychilować i jego ult powoduje właśnie, że jego ult może na przykład wygrać punkt, a nawet grę. Wiesz co, w sumie jeszcze ja bym chciał tutaj jedno pytanie ode mnie tutaj zadać, wiesz? Na jakim sprzęcie grasz? Chodzi mi właśnie o twoją myszkę i ustawienia tam w grze. Jak to u ciebie wygląda? Ile masz DPI? Mam 800 DPI, w grze mam 2.90 czułości. Myszka to Zoe FK1. W takim razie tu jeszcze teraz wracamy do pytań widzów. Tutaj Ruski Gaming. Co zrobić, jak tanki giną mimo genialnego heala i mają pretensje do ciebie? Tak naprawdę i golać. Bo jeśli wiesz, że dużo robisz na healu, to i oni mają do ciebie pretensje, to tak naprawdę to pewnie jest ich wina, że na przykład gonią za przeciwnikiem i giną. To jest najczęstsze spotykane właśnie paladnic. Tutaj jeszcze Neku, tutaj widać, że jest ciekaw twoich rekordów. Jaki był twój największy heal w meczu? Jeśli chodzi o mecz taki casualowy czy rankedowy, to nie pamiętam, ale wiem, że podczas takiego oficjalnego meczu turniejowego to było chyba 260 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, na dambie. Tutaj Pablo Adamso. Jaką używasz talię właśnie? Tylko pytanie tutaj pewnie, czy właśnie pewnie akurat chodziło albo o dambę, albo o nosa, więc może przedstawisz nam po prostu mniej więcej, jak działają twoje talie właśnie i dla jednej, i dla drugiego, dla jednego i drugiego czempiona? No tak ogólnikowo to na dambie skrócenie podprawy, żeby właśnie jeśli na przykład nie trafię, to mieć to 1 sekund cooldownu i mniejszy cooldown na Q, czyli ten granat, który też leczy. No i sobie to tyle, tak naprawdę podprawy i Q gram najczęściej talię. Kaspro, kolejne pytanie. Jak oceniasz swoją grę w Pompa Team? Jak oceniam swoją grę? A to jest bardzo trudne pytanie. Tak, akurat też jest, zgodzę się, że to jest trudne pytanie, ale myślę, że będzie akurat bardzo fajne tutaj na odpowiedź. Myślę, że jest bardzo dobrze. Jeszcze trochę brakuje mi do perfekcji, ale tak naprawdę ciągle się rozwijam. Od początku Blazing Huzar, czyli przed Pompo Team,
Do teraz wydaje mi się, że zrobiłem duży postęp. To na pewno się na tym nie zakończy, więc myślę, że jest ok. Naprawdę ok. A tutaj jeszcze nie pominę żadnego pytania. Także, czy jeszcze są jakieś pytania, drodzy widzowie? Macie jakieś tutaj pytanie właśnie do Baku? O, Kaspar tu pisze. Alban, powiedz mu, że jest moim idolem, jeżeli chodzi o supporty. Także masz już fanów. O, tutaj Neku zadał takie specyficzne pytanie, ale ja troszeczkę je może troszeczkę zmienię. Bo tutaj mówiliśmy właśnie o waszym zgrywaniu. A powiedz mi na przykład, czy, bo na przykład Skos też akurat o tym wspominał podczas poprzedniego wywiadu, że akurat sztuką akurat zgrania w drużynie jest to, żeby po prostu umieć się dogadywać właśnie, ponieważ co jakiś czas występują tak jakby po części kryzysy, takie po prostu po dłuższym czasie grania. A początkowa właśnie gra jest tak zwanym miesiącem miodowym, jak to uznał. Zgodzisz się z tym, że właśnie tutaj tak jest, że to jest takie początki, a potem właśnie najważniejsze, akurat nie najważniejszy element to jest właśnie przezwyciężanie tych akurat trudności? Tak, na początku jest właśnie bardzo fajnie, bo tak naprawdę nikt się tak ze sobą dobrze na przykład nie zna, albo pierwszy na przykład ze sobą gram, tak jak my mieliśmy. Szczególnie ja i Zexel rozgraliśmy tak już dłużej razem ze sobą, reszta to było tak, że dopiero właśnie zaczęliśmy w Blazing Wizards. To wyglądało tak, że na początku fajnie, wszystko działało, jakoś wychodziło mimo braku zgrania, a później jest taki moment przychodzi, że trochę gierka jakby tak siada, trzeba, jest taki mini kryzys, trzeba się porozmawiać bardziej z drużyną, ale my już można powiedzieć mamy to za sobą, jest ok, jeśli chodzi o naszą jakby szacunek do siebie, tak? Mm-hmm. Wszystko mamy na top tick. Czyli tutaj już po prostu jako drużyna nauczyliście się to przezwyciężać, już zdążyliście się tak, poznać. A tutaj takie jeszcze pytanie. Luć, kiedy meetup z fanami? A to jest na to pytanie nie wiem jak odpowiedzieć. Ciężko w ogóle coś zrobić coś z fanami teraz. Jeszcze dużo ich nie mam. A ja może inaczej bym cię zapytał. Czy planujesz może na przykład pojawić się na akurat Intel Extreme Master w 2018 roku? No właśnie planuję się pojawić, tak. Będzie mój pierwszy raz i mam nadzieję, że... To będę miał jeszcze jedno pytanie. Ktoś z mojego teamu też się pojawi ze mną. Super. Ja już nie mogę się doczekać. W takim razie, słuchaj, jeszcze tutaj pytanie akurat nawiązujące do tego. Mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie na jemie? Możesz, spokojnie. Dobra, cieszę się. A ja z tobą? No, tutaj takie pytanie. Czy według ciebie na wybór supporta ma wpływ, jaka mapa jest grana? Tak, ma. Na przykład na Jaguarze lepszy jest według mnie Genos, ponieważ może healować przez ściany. A Dumbo mają trochę utrudnione to, ponieważ tam jest dużo takich ścian, przejściówek, ale Janos może sobie swobodnie na przykład stać na punkcie i healować, więc na przykład tam lepszy. O, tutaj takie trudne pytanie. Jeżeli na przykład doszłoby na przykład do rozpadu waszej drużyny tam z różnych przyczyn akurat tutaj, to powiedz mi, jakie będą twoje plany? Czy akurat będziesz od razu szukał jakiejś innej drużyny lub w jakiś inny sposób? Jak by to wyglądało? Tak tutaj czysto teoretyzując, nie? Prawdopodobnie dalej bym działał tutaj we sporcie i szukał kolejnej drużyny albo zawodników do mojej drużyny. O. Czyli po prostu można powiedzieć, że w tym przypadku tutaj cały czas kierujesz takim jakby hasłem. Droga sukcesu jest zawsze w budowie. Dokładnie. Tutaj jeszcze. Katris, ulubiona mapa. A może masz jakąś ulubioną postać niezwiązaną z supportem? Tak, jest to Makoa. Po prostu bardzo lubię nim grać. Lubię łapać przeciwników na łańcuch i ich zawijać. Coś ja dobrze mi to wychodzi. Też to uwielbiam. Jeszcze akurat wrzucanie ludzi do wody, prawda? Albo fidget spinnery. Dokładnie. W takim razie, moi drodzy, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Zadawajcie, nie bójcie się. Postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości tutaj. Znaczy ja, Baku bardziej, nie? A właśnie, drogi Baku, powiedz mi tak, jak wygląda wasza kwestia wyjazdu? Kiedy już musicie wyjeżdżać? Jak wygląda właśnie ten termin względem właśnie wyjazdu, wylotu bardziej na Atlantę?
Już w poniedziałek rano mamy wylot. A no, w poniedziałek mamy wylot. Cała podróż coś ma trwać 15 godzin, jeśli chodzi nawet z przesiadką. Więc. No, czyli w poniedziałek lecimy. I będziecie tam do samej niedzieli. Czy w niedzielę już będzie już powrót? Będziemy tam do poniedziałku, a we wtorek będziemy już w Polsce. Tam zmiana czasowa. Rozumiem. Czyli może tutaj widzę, że czekacie tydzień tutaj w Ameryce. Dokładnie. A tu jeszcze takie inne pytanie, takie też specyficzne, tak można po części powiedzieć, że trudne. Tutaj nawiązujące do pytania Neku. Czy jak Hi-Rez zbankrutuje i będzie musiało usunąć wszystkie swoje produkcje, w tym Paladins, co byś zrobił? Oczywiście tutaj teoretyzm, bo nie są, bo akurat szanse na to są minimalne. Ale co by, czy przyszedłbyś na jakąś gierkę? Czułbyś, że po właśnie grze w Paladins byłbyś w stanie przesiąść się na jakąś gierkę właśnie w esporcie? Może na Overwatch? Może na Overwatch, ale myślę, że jeśli by taka produkcja się nasunęła jakaś nowa, to możliwe, że tak. Ale tak to pewnie bym skupił się na swoim życiu, na studiach. No, poszedłbym na jakieś studia, tam gdzie chce się dostać i pewnie tak to wyglądało. A gdzie chcesz dostać się na studia? A do Wrocławia. A jaki kierunek? Analityka biznesowa albo logistyka. No, tu akurat widzę, że ciekawe kierunki. Trudne, niestety. Trudny, czyli mówisz, że to jest trudny kierunek. Tak, ale to... Lubię takie rzeczy. Tu jeszcze widziałem jakieś pytanie. Kto jest kalerem w pompie? Nasz kapitan Kamyger. A tak akurat tutaj można powiedzieć... albo inaczej. Drodzy widzowie, czy macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania tutaj do Baku? To jest akurat... tutaj będziemy teraz już za jakieś niecałe 5 minut kończyć wywiad. Także jeżeli macie jakieś pytania, moi drodzy, to teraz, póki nie będzie za późno. O, tutaj jest pytanie o ulubioną mapę. A, ulubiona mapa, tak. Wydaje mi się, że Brightmarsh. Czemu akurat Brightmarsh? Ponieważ jest to ciasną mapą i dużo jest tam walki, dynamiki. No i w sumie to dlatego. Nie lubię właśnie takich długich map jak Fish Market na przykład, tylko takie mniejsze. Rozumiem. Dobrze, moi drodzy, ostatnie dwa pytania. Ostatnie dwa pytania tutaj możecie zadać. No i potem będziemy kończyć. Tutaj Baku z pewnością jeszcze jest zajęty. Musi też pewnie złapać oddech przed tym wyjazdem tutaj w poniedziałek. Wylotem, przepraszam, przejęzyczenie. Musi się spakować. Jeszcze musi się spakować. No proszę. Ale rozumiem, że nie miałeś żadnych problemów z wizą. Ja akurat nie miałem, tak. Mhm. No to super. Także jeszcze jedno pytanie, moi drodzy, tutaj. Jeszcze jakieś jedno, dwa pytania. Zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania konkretniejsze, to... O, tutaj Kaspro. Jak dużo i często grasz w Paladins? Życzę ci powodzenia, drogi Kaspro. Oprócz tych 4 godziny scrimów z drużyną, to minimum 2 godziny indywidualnie dziennie gram. Może być nawet 2 godziny, to może być 6 godzin indywidualnie. Zależy. Rozumiem. Zależy pewnie od czasu, prawda? A tutaj jeszcze Diaby pyta się, dlaczego Baku, więc podejrzewam, że chciałby się spytać, skąd twój nick? No ja się domyślam, tak, że to chodzi o nazwisko. Tak, chodzi o nazwisko. Już tak bym powiedział, już od czasu gimnazjum nazywali mnie Baku. Tak zostało. Rozumiem. No nic, w takim razie chciałbym ci naprawdę serdecznie podziękować, drogi Baku, za wywiad. Życzę ci powodzenia tam na LANie. Pnijcie się jak najwyżej, oczywiście powodzenia również w karierze sportowej. Dziękuję oczywiście ci za wywiad. Chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Tak, chciałem pozdrowić Creativesa z Navi. A tutaj jest, wiem, na wywiadzie, teraz podczas wywiadu. Pewnie jest, tam gdzieś tam się ukrywa. Ninja Creatives. No dobrze, w takim razie jeszcze raz ci serdecznie dziękuję. Trzymaj się, no i powodzenia jeszcze raz. Naprawdę. No dzięki.
No, hej, hej. Hej wszystkim. A więc, moi drodzy, tutaj zakończyliśmy wywiad.